Newag dostarczy PKP Intercity nowoczesne lokomotywy elektryczne wielosystemowe. Pierwsze lokomotywy wyjadą na tory już w 2023 roku. Umowa podpisana przez PKP Intercity i firmę Newag zakłada dostawę 10 lokomotyw z opcją zamówienia 5 kolejnych. Łączna wartość całego zamówienia to blisko 400 milionów złotych. To są środki, które popłyną do polskiej gospodarki, podkreślił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki. Tylko PKP Intercity do roku 2030 zainwestuje 19 miliardów złotych w nowoczesny tabor, w nowoczesne lokomotywy, wagony. Te pieniądze mają też jeszcze jeden arcyważny cel – napędzanie polskiej gospodarki. I dlatego cieszymy się, że szerokim strumieniem płyną do polskich firm. Zakup nowego taboru to odpowiedź na modernizację infrastruktury liniowej, wskazał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury. Modernizujemy infrastrukturę liniową, realizujemy krajowy program kolejowy, 76 miliardów złotych. Podnosimy parametry tej infrastruktury, no ale przecież infrastruktura nie przewozi pasażerów, nie przewozi towarów. Nowe lokomotywy mają jeździć nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, w Czechach i na Słowacji. Niezbędne jest do tego uzyskanie homologacji, mówi prezes firmy Newag Zbigniew Konieczek. Myślę, że sprostamy temu, żeby nie tylko po polskich torach, ale żeby w końcu lokomotywy produkowane w Polsce mogły wyjechać za granicę. Pierwsze nowe lokomotywy mają trafić do PKP Intercity już za 18 miesięcy. Spółka zaplanowała ponad 5,5 miliarda złotych na modernizację i zakupy wagonów oraz lokomotyw w najbliższych latach.